Chcąc nie chcąc, najwięcej na moim kanale jest smartfonów, ale tak sobie ostatnio myślę, że chyba równie dobrze bym mógł prowadzić kanał o spinaczach na przykład, bo spinacze też się tam pewnie jakimiś niuansami różnią i nawet w wtajemniczeni ludzie się mogą kłócić w necie o to, które spinacze są lepsze, ale dla większości to jednak spinacz to jest po prostu... spinacz. Ale tak jak producenci samochodów się nauczyli, żeby rozbudzać naszą wyobraźnię autami koncepcyjnymi i żebyśmy chętniej kupowali Hyundai i 10 salon po 40 tysięcy, bo widzieliśmy ich szaloną wizję samochodu przyszłości sterowanego joystickiem, tak samo firmy smartfonowe ostatnio lubią pokazywać, co by mogły zrobić. I oczywiście w większości przypadków nie zrobią, bo drogo albo niepraktycznie albo w ogóle nie ma sensu, ale mogliby i ładnie wygląda. Niestety, producenci spinaczy zostają pod tym względem z tyłu. Ostatnio mówiłem o jedynych w swoim rodzaju telefonach przeszłości, no to teraz, żeby nie było, że tylko kiedyś to było, opowiem o najbardziej szalonych smartfonach. Zgadliście. Przyszłość. I przy okazji ocenię, jakie są moim zdaniem szanse na to, że takich smartfonów będziemy faktycznie używali i że zrobią się popularne w ciągu najbliższych, no powiedzmy, pięciu lat, czyli pewnie już po epidemii, ale przed katastrofą klimatyczną, ale też przed... Trzecią wojną, tak więc no generalnie idealny czas na zakup telefonu. To jest taki luźniejszy filmik, akurat na święta, prosty i przyjemny dla mnie i dla was, mam nadzieję, też. Usiadłem sobie tutaj, bo tam, gdzie zwykle siedzę, mam już piecznik i mi się nie chce sprzątać. No to wesołych świąt, a tymczasem pogadajmy sobie o czymś, o czym w wolnym czasie lubię gadać najbardziej, czyli o. Żelaznych regułach. Tak więc biorę pod uwagę tylko takie modele, które faktycznie istnieją, to znaczy nie jest tak, że ktoś sobie tam narysował w siedzibie Samsunga i mu przykleili na lodówkę, że bardzo ładnie, ale naprawdę nie da się wyprodukować takiego smartfona, istnieją ale albo nie można ich kupić, albo są w bardzo niewielkiej liczbie egzemplarzy, czyli taki na przykład Samsung Galaxy Z Fold 2, który jest futurystyczny, ale kupiło go też półtechnologicznego YouTube'a się. Nie liczy. Dobra, to teraz sobie notatki otworzę. Wiem, że to jest denny dowcip, ale akurat naprawdę, bez naciągania faktów, Oppo X jest smartfonem, któremu rośnie, jak się go smyrnie. I się nim bawiłem całkiem dużo. Zapomnijcie o telefonach ze składanymi ekranami. To jest już prehistoria składać to się umiały książki setki lat temu. Oppo X ma ekran, który się rozwija. I tak, rozwijał to się papier toaletowy setki lat temu, ale Troszkę inaczej. Jak sobie przesuniecie palcem po przycisku na obudowie X, jego ekran zaczyna rosnąć w dłoniach. Z 6,7 cala do 7,4. I to się wydaje mało, ale jeżeli ktoś z Was doszedł w edukacji do dalekiego etapu nauki o przekątnych, no to wie, że sporo zależy od proporcji ekranu. I prawie kwadratowe 7,4 cala to jest dużo, dużo więcej od podłużnych 6,7. W praktyce powierzchnia do pracy na tym telefonie w zwiniętym trybie przypomina zamkniętego Galaxy Folda 2, a w rozwiniętym otwartego Galaxy Folda 2, przy czym oczywiście opp jest szczuplejszy, Wystarczy mu jeden ekran i generalnie no, wygląda właściwie jak taki najzwyklejszy smartfon. Ale nawet apki się sprawnie dopasowują do zmieniającego ekranu, a to rośnięcie w dłoniach jest bardzo satysfakcjonujące. Poza tym już ten koncept OPPO wygląda ładnie nie jak jakiś wrażliwy na podmóg wiatru po drugiej stronie ulicy Cudak i naprawdę ażbym chciał, żeby jakiś zwykły smartfon miał takie plecki. Niestety ten mechanizm rozbijania ekranu jest ultra skomplikowany, w związku z czym pewnie ultra łatwo coś spieprzyć, produkcja jest ultra długa i ultra droga z tego co wiem, no a też nie oszukujmy się wygląda jak wygląda, ale jednak smartfon z miliardem ruchomych części w środku pewnie raczej nie jest zbyt Wytrzymały. Nawet samo Oppo mówi, że na premierę czegoś takiego w najbliższych latach nie mamy raczej co liczyć. A nawet jeśli, no to stawiam, że to będzie jeden, może dwa modele po jakieś 15 tysięcy złotych i w sumie to nie złotych, bo nie w Polsce. Chciałbym używać takiego telefonu na co dzień, bo ten koncept wydaje mi się znacznie bardziej praktyczny od składaków, no ale raczej nie będę. Tak więc dziękuję, brawo Oppo, udało Ci się sprawić, że na i tak futurystyczną wizję smartfonów składanych patrzę jak na równie zaawansowane technologicznie jak. Pierwszy Gameboy. Wiecie, co jest najbardziej traumatyczne w smartfonach? Jak jakiś ma bardzo mocno zagięte krawędzie i ciągle się boicie, że coś przez to klikniecie z boku niechcący. Podobno w tajnych więzieniach FBI przesunęli przycisk Lajka like na fejsie właśnie tam gdzieś do boku, i każą więźniom oglądać profile swoich byłych. To, co powiecie na ekran zagięty prawie do pleców z czterech stron, bo coś takiego pokazało ostatnio Xiaomi, i trzeba im przyznać, że wygląda luksusowo, to znaczy i ślicznie, i w opór niepraktycznie. Ale nie to jest w tym koncepcie najważniejsze, bo ten ostatni pomysł Xiaomi i jeszcze Meizu Zero z 2019 roku zakładają, że w smartfonach niedługo nie będziemy potrzebowali złącza słuchawkowego i złącza USB-C też nie i w ogóle jakiegokolwiek złącza i jakichkolwiek wgłębień, jakichkolwiek przycisków, o ładowarce nie wspomnę, no po prostu będzie sam ekran z pleckami. I teraz po co w ogóle coś takiego? No cóż, no jest mnóstwo zalet, na przykład droższe naprawy Trudniejsze resetowanie i podłączanie do kompa, wolniejsze ładowanie z większymi stratami energii, mniej wygodna obsługa, a nie poczekajcie, bo to są notatki z zaletami, które znalazłem w piekle. A dla nas to no, ładne będą na pewno i w sumie mogą być bardziej wodoszczelne albo bardziej wytrzymałe, ale nie wiem. Sprawa się zrobiła poważna, jak wszyscy zaczęli spekulować, że za rok portów pozbędą się iPhone'y. No a wiadomo, że jak się iPhone'y pozbędą, to po jakimś czasie wszyscy inni też. I niestety, to jak Apple promuje swoją ładowarkę indukcyjną MagSafe i ogólnie jakie mają patenty ostatnio, sugeruje, że coś serio jest na rzeczy. Na pewno takie telefony będą bardzo futurystyczne, i jako gadżeciarza kusiłoby mnie, żeby sobie taki kupić. No ale z praktycznego punktu widzenia, to przynajmniej na początku, jak to nie będzie jeszcze standard, no to tak no średnio. Tak więc tacy debile jak ja to muszą pokupować i później pokutować się męczyć, żeby się producenci nauczyli, jak rozwiązywać wszystkie potencjalne problemy tego pomysłu. No ale szczerze, to ja wciąż nie widzę w tym większego sensu. No może poza tym, że można i że nie wiem ładowanie indukcyjne i karty Steam się tak rozwijają i rozwijają i rozwinąć nie mogą a to pewnie pomoże no ale myślę że taka będzie przyszłość wiecie że ten telefon jest starszy niż ten telefon Mimix Alpha który się mi pokazał w 2019 miał być nawet dostępny w sklepach tylko że w liczbie limitowanej jak konsole z jednego z moich poprzednich filmów i w cenie dobrego tuńczyka bo właśnie przeczytałem, że ktoś dwa lata temu kupił tuńczyka za 3 miliony dolarów. I to nie tak jak zespół R kiedyś kupił magikarpie, bo ich wykiwali, że tam mogą ewoluować czy coś, tylko po prostu ktoś kupił, bo się znał. I pewnie to by smaczny był. Mimix Alpha też był smaczny, ale ostatecznie z powodu problemów w produkcji kupić się go nie dało. Co nie znaczy, że nie powstał zupełnie, bo można go było nawet obejrzeć w Polsce. To jeden z tych konceptów, w których pewnie tyle samo się musieli głowić, jak coś takiego zrobić technicznie i jak to sensownie wykorzystać oprócz efektownej animacji ładowania, która trwa 3 sekundy. No i wpadli na otwierane kontekstowo, czyli samoczynnie apki, pokazywanie pogody i ogólnie takiego niby ekranu startowego, multitasking i parę innych pierdłek. Używałbym tych pierdółek, Pewnie rzadko, ale czy chciałbym taki telefon? Pewnie, że tak, bo wygląda super efektownie. Ale czy będę miał taki telefon? Oczywiście, że nie, no, bo jednak te pierduki to jest trochę za mało, no a nikomu się nie będzie chciało pieprzyć z produkcją. Tutaj znowu jak w koncepcyjnych samochodach odchudzili tymczasowo ten pomysł do realiów rynkowych w MI11 Ultra, który ma taki mały ekranik na takiej wielkiej wyspie aparatów. Ale wiecie co? Jedno trzeba się o mi przyznać. Może i oni robią po 560 smartfonów ze średniej półki tygodniowo z niedopracowanym softem, bez... Czekajcie, to miał być komplement. Ale na eksperymenty i innowacje też wydają mnóstwo kasy i są jedną z ostatnich firm, po których serio widać, że im się chce i że mają jeszcze jakieś większe ambicje. Tak więc szanuję bardzo. Vivo co roku robi jakiś koncepcyjny smartfon i to jest moim zdaniem piękna tradycja, bo zawsze, jak mi się już totalnie nic nie chce w robocie, no to przynajmniej mogę sobie myśleć, nie Michał, spokojnie, musisz jeszcze wytrzymać do nowego Vivo. Dziękuję, Vivo, w takim razie szczególnie, że w tym roku nie wypuściliście. Może to się jeszcze zmieni, ale póki co mamy Vivo Apexa 2020, który może i jest troszkę dziadkiem, ale i tak wyprzedza liczbą szalonych pomysłów właściwie każdy smartfon, który jest na rynku. Tutaj też wyrzucili fizyczne przyciski i jeszcze są z tego dumni i tłumaczą, że tak trzeba, ale najważniejsza nowość to zdecydowanie niewidzialna kamerka do selfie. Ten patent pokazało już do tej pory całkiem sporo producentów. Jeden taki smartfon nawet trafił na rynek, ale tam to nie jest jakoś super dopracowane i w Polsce go i tak nie kupicie. Ale to tutaj po raz pierwszy dużo osób o tym usłyszało i w przypadku ukrytego tego przedniego aparatu, jestem właściwie pewny, że to się upowszechni jak czytnik linii papilarnych w ekranie. Tylko, że to jest chyba troszkę bardziej skomplikowane do zrobienia, tak więc musimy czekać. Przy okazji Apex ładuje się tylko indukcyjnie z mocą 60 W, czyli szybko i ma teleobiektyw ze zmiennym, płynnym przybliżeniem od 5-krotnego do 7,5-krotnego. I to jest bardzo fajny pomysł, bo w wielu smartfonach teraz na przykład przybliżenie razy 4 i 9 wygląda jak gówno, ale jak już będzie razy 5, no to wtedy się telefon przełącza na drugi obiektyw i wygląda... Lepiej. No spoko ogólnie, aż się sam zajarałem, może nie na wszystko, ale na te teleobiektywy albo na ukryte kamerki do selfie jak najbardziej, tak więc yy, czekam z kupkiem w ręku. Parę dni temu się pojawiły informacje o tym, że Samsung ponoć jeszcze w tym roku wypuści smartfon z podwójnie składanym ekranem, co w sumie ma sens, no bo Galaxy Fold 3, tak więc jakby się składał na mniej niż trzy części, to byłoby już trochę takie oszukiwanie ludzi samą nazwą. Ale póki co z podobnych pomysłów, bo coś w tym stylu pokazywało też Xiaomi, najwięcej wiemy o koncepcji smartfona od TCL, którym nawet się mogli pobawić dziennikarze, tylko że tutaj niestety nie poszli tą logiką trzech, bo nie dziennikarze z krajów trzeciego świata, więc no ja go nie widziałem. TCL serio się wydaje całkiem użyteczny i może i dla niewielu wielkiej grupy ludzi, ale otwieranie trzech aplikacji obok siebie na pełnym, no nie ekranie, ale jednej trzeciej ekranu, która jest jak cały ekran telefonu, wygląda potężnie. Do tego w całkowicie rozłożonej formie robi się z tego 10-calowy, czyli już naprawdę duży tablet. Można go też postawić na tej jednej trzeciej ekranu i wyświetlić na niej klawiaturę i zrobić taki niby laptop. Niestety, co jest chyba nieuniknione, złożony TCL jest grubszy od kanapki i to takiej zrobionej w domu ludzi, którym się powodzi. Podobno jest też nawet cięższy od egzystencji ludzi, którym się nie powodzi. W tym podwójnie składanym Xiaomi ekran się nie dzielił na równe części, tak więc złożony i tak był szczuplejszy. Ale to się z kolei wydaje mniej praktyczne, a TCL-owi sukcesu nie wróżę, ale podoba mi się. No, tośmy się rozmażyli, pożyliśmy wspaniałą przyszłością, więc to jest idealny moment, żeby oznajmić, że już po świętach wracam z pasjonującymi porównaniami smartfonów ze średniej półki po 1000 zł i na przykład sprawdzimy, który aparat makro albo do mierzenia głębi jest najbardziej bezużyteczny. Nie no żartuje, niektóre są całkiem spoko. W sensie te smartfony, bo aparaty do obmierzenia głębi, no to. Szanujmy się. No a w kwietniu pewnie będzie jeszcze tydzień z Windows Phone'em, czyli jakby nie patrzeć, pierwszy taki prawdziwy, trudny i smutny challenge na moim kanale. Będzie test Xboxa Series S, bo wiele osób pyta. Może nawet wrócić środ, jak mi się uda jeszcze jedną rzecz ogarnąć. No a tymczasem dzięki za oglądanie. Wesołych świąt. Co, co to mi lata tutaj. Yy, no. Do zobaczenia.